Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejną porcję nowości. Jest kilka rzeczy, które kupiłam, ale których jeszcze nie miałam okazji przetestować. Leżały i czekały na swoją kolej grzecznie, wiecie, w szafeczce. Także dzisiaj przyjrzymy się m.in. najnowszemu pudrowi, podkładowi w kompakcie z Rare Beauty. Też jeden z nowszych produktów, chociaż już może nie taki turbonowy, bo ma pewnie z miesiąc albo dwa, czyli róż w kremie od Huda Beauty. Zdecydowanie nie najnowszy produkt, bo on jest chyba już ma naprawdę parę miesięcy, albo może nawet i rok, czyli lip stain taki do ust, również od Huda Beauty. No i na koniec akurat jesteśmy w bardzo w takiej tematyce różowej, czyli najnowsza paletka Natasha Denona Mini Rose Palette. Jest to paletka, która już jest dostępna ogólnie na rynku, jest dostępna na pewno na stronie Natasha Denona, jest dostępna na Look Fantastic, który wysyła do Polski, ale z jakichś przyczyn na naszej polskiej Sephorze ona nie istnieje, także jest to bardzo ciekawy ewenement, natomiast paletkę kupiłam właśnie na Look Fantastic, także podlinkuję Wam ją tam, jeżeli jesteście zainteresowane. Oczywiście wszystkie produkty będą podlinkowane na dole i dzisiaj właśnie połączę sobie to wszystko w taki jeden test, aczkolwiek jeśli chodzi o ten puder, to na pewno będę chciała go jeszcze wypróbować w innej konfiguracji niż dzisiaj go użyłam. Także, tak jak mówię, przyjrzyjcie się rozdziałom, bo ten film będzie pewnie długi, bo już widzę po tym, jak ile czasu mi zajęło nagrywanie tego wszystkiego, bo jak widać, już wszystko mam na twarzy. Także, słuchajcie, nie przedłużając za bardzo, przechodząc od razu do rzeczy, jeśli chodzi o ten puder. Puder kosztuje 149 zł. Występuje w 14 różnych odcieniach. Można do niego dokupić również puszek do aplikacji tego pudru, ale ja go nie dokupiłam, bo puszek kosztuje jakieś, nie wiem, 80 zł czy coś takiego. Ja zdecydowałam się na ten puder w kolorze porcelain, wydawało mi się, że to może być dobry kolor i w późniejszym jakby fragmencie filmu, kiedy będę aplikować, pokażę Wam w ogóle porównanie tego koloru do właśnie Natasha Denona, do podkładów w kompakcie z Fenty Beauty, także jeżeli Was to interesuje, to oczywiście zostańcie ze mną i tam dalej później to będzie. Natomiast co nam w ogóle Rare Beauty obiecuje, jeśli chodzi o ten puder? Jest to puder, który działa kompleksowo. Tuszuje, wygładza, zmniejsza świecenie i utrwala makijaż, zapewniając lekkie, stopniowane krycie i niesamowicie naturalne wykończenie. Wielofunkcyjna formuła tworzy bardzo lekki, gładki efekt, który jest transparentny, nie tworzy efektu maski ani nie odbija światła. Puder jest trwały, nie spływa, nie gromadzi się w załamaniach skóry i nie zatyka porów. Może być stosowany sam lub na makijaż, aby wzmocnić krycie i zmniejszyć świecenie. Praktyczny, kompaktowy format jest idealny do poprawek makijażu w każdych okolicznościach. Także ja już swoje przemyślenia co do tego pudru mam i już jakby myślę, mam pewne przeczucia co do niego, natomiast jeżeli chcecie zobaczyć właśnie, jak on wygląda w akcji, jak mi się go nakładało, jakie są moje wrażenia, to oczywiście zapraszam Was do dalszego etapu. Chciałam Wam właśnie ten fragment przeczytać tutaj, ponieważ w ferworze, kiedy byłam bez makijażu i się malowałam, to zapomniałam tego zrobić. Także tyle tytułem wstępu, trochę nowości przed nami. Jeżeli lubicie tego typu filmy, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka do góry, zasubskrybujecie mój kanał. Linki do produktów znajdziecie na dole. Także czekam na Wasze komentarze. Jestem ogromnie ciekawa, jak właśnie Wy się zapatrujecie na niektóre te produkty, szczególnie kiedy ja już je nałożyłam i mam pewne swoje przemyślenia. Ale oczywiście zapraszam Was do dalszych części filmu, no i właśnie do całego testu, no i też oczywiście na koniec do podsumowania moich wrażeń, który z tych produktów mi się sprawdził, po który będę sięgać, a które okazały się bublami, bo są takie produkty, które niestety zmierzają w tym kierunku. Także zobaczymy, to są moje pierwsze wrażenia, zapraszam Was w takim razie do całego filmu, czekam na Wasze komentarze i miłego oglądania. No dobra, goła twarz, przejdźmy do nakładania tych wszystkich produktów. Zacznę od korektora, bo dzisiaj ogólnie chciałabym użyć tego podkładu z Rare Beauty bardziej jako podkładu solo, ale mam dosyć mocno zaczerwieniony obszar pod oczami. I wydaje mi się, że on raczej jest tak sam z siebie, nie da rady, więc tutaj chciałabym pomóc mu korektorem. Korektor to będzie House Labs, ja go mam w kolorze 04, Fair Neutral. Całkiem fajny, to nie jest jakiś super turbo kryjący korektor, ale całkiem dobrze się sprawdza i nie ma takiego właśnie intensywnego koloru, jest taki bardziej neutralny. Także myślę, że on może być tutaj dobrą taką też bazą właśnie, żeby sprawdzić, jak ten podkład utrwali, ten korektor i tak dalej. Muszę odgarnąć włosy do tyłu, więc będę trochę taka ulizana, ale nic, to zbliżę Was
do siebie też, żebyście zobaczyły. Przy okazji możecie zobaczyć w ogóle, w jakiej kondycji jest moja twarz. Biorę sobie pędzelek i delikatnie wklepuję ten korektor. No dzisiaj akurat tak się złożyło, słuchajcie, nie ma dni idealnych, gdzie właśnie moja skóra tutaj pod oczami jest nieco zaczerwieniona. Czuję, że jest podrażniona, że jest taka, wiecie, lekko bardziej wrażliwa. Także, ale nie wiadomo, jakby było na przykład jutro, gdybym chciała nagrywać, więc stwierdziłam, że spróbujemy, zobaczymy. Przy okazji też zobaczymy właśnie, jak się ten podkład w kompakcie w tym sprawdzi. Zobaczcie na ten korektor, który jest delikatnie właśnie roztarty pod oczami i bardzo właśnie naturalnie, fajnie wygląda. I teraz możemy przejść do tego podkładu. Łapię za puszek, to jest taki malutki puszek z Vivo. Myślałam o tym, żeby zakupić te puszki, które Maxi wypuściła w tej chwili, ale nic innego nie mam póki co w koszyku w Vinti Shopie. Więc dla samych puszków dodatkowo płacić za wysyłkę, to powiem Wam, że tak, nie wiem, chyba że coś mi jeszcze do koszyka wpadnie, może wpadną jakieś nowości w najbliższym czasie, to wtedy dorzucę, ale weźmiemy ten puszek. To jest pierwsze użycie tego produktu, jeszcze go w ogóle nie używałam i spróbujmy właśnie użyć go jako takiego tutaj pudru, czy też produktu do utrwalenia korektora. O, a zaraz przejdziemy. Nie wiem, czy słychać samolot, jeżeli tak, to wybaczcie. Okej. O, ale widzi, ja mam wrażenie, że widać trochę ten dokrycie. Zastanawiam się właśnie, jak go nakładać, bo jeszcze nie obmyśliłam tego mojego planu, ale dobrze. Weźmy go troszkę więcej na ten puszek i nałóżmy go tu, ten obszar. Zaraz zobaczymy. Słuchajcie, to jest pierwsze użycie. Poużywam sobie go na pewno jeszcze później, tak jak na przykład używam Nataszy Denony, chociaż ona ma tam swoją własną gąbeczkę, więc na pewno jest zdecydowanie łatwiej. I owszem, do tego też został wydany puszek, ale jest on sprzedawany oddzielnie. I jeden puszek kosztuje 80 zł, więc stwierdziłam, że no way, nie będę kupować puszka za 80 zł. Mam jakiś taki, wyszły teraz te od Maxi, gdzie chyba komplet kosztuje, nie pamiętam, 15 zł? 19 zł? 35 zł? Nie pamiętam, ile kosztuje, ale na pewno nie 80. No dobra, więc teraz najbardziej newralgiczny obszar, czyli broda. Zróbmy to tak. Nie dokładam jeszcze nic tutaj, ponieważ mamy róż w kremie, więc na razie staram się go po prostu nałożyć tak na te najbardziej właśnie takie newralgiczne obszary i tam, gdzie zazwyczaj nakładam właśnie tego typu produkty. To krycie, no nie powiem, żeby było jakieś duże, bo ta moja broda cały czas jest zaczerwieniona. Aczkolwiek, no powiem Wam, że ja nie oczekuję dużego krycia od takich produktów. Raczej bym oczekiwała właśnie zmatowienia skóry, co to daje i jest skóra zmatowiona. Jeszcze tutaj właśnie między brwiami, bo i tak zaraz będę chciała dorysować sobie właśnie początki. Na razie mam tylko żel na brwiach. Tak jeszcze nie jestem przekonana do tego produktu. Próbujemy na razie. Znaczy, on nie jest zły. Ładnie zmatowił moją skórę. Nie jest ciężki. Nie widać go nawet za bardzo na mojej twarzy. Nie widać, żebym cokolwiek nałożyła. Ale jednak trochę tego pudru na mojej twarzy jest. Także na pewno jest to bardzo ciekawe. Porównajmy go w ogóle kolorystycznie z innymi tego typu produktami, które mam w swoich zasobach. Pod palcem tutaj mamy taki kolor. Dalej bierzemy Nataszę Denone. Okej, okay. Taka jest różnica, praktycznie żadna. Na trzeci palec, znaczy w zasadzie to jest czwarta, ale Fenty Beauty, które jest bardzo białe. I no i trochę za dużo go nabrałam, bo się aż sypie mi, no ale trudno. I na ostatni palec MAC Studio Fix, który w zasadzie najsłabiej się nałożył, ale teraz zrobimy swatche wszystkiego, czyli tak, fokus jest, jest, lecimy. Rare Beauty, Natasha Denona, Fenty i MAC. MAC-a w ogóle nie widać, ale jak robiłam te same swatche z Nataszą Denoną, to też nie było widać. Jak one wyglądają? Są odrobinę widoczne, czyli tutaj mamy Rare Beauty, Natasha Denona,
Fenty i na końcu MAC, który jest ledwo widoczny. Fenty jest bardzo mocno napigmentowane, bez problemu się nabrało. Z pozostałymi musiałam bardzo mocno pokombinować, żeby je ponabierać i teraz po prostu jestem cała tutaj w pudrze, bo mi trochę z palców poodpadało. Fenty ma akurat troszkę inną konsystencję, jest bardziej miękki, łatwiej się nakłada. Zresztą, patrząc na zużycie Fenty, widać, że on ma po prostu trochę inną konsystencję. Więcej tego produktu zbieramy. No i plusem zarówno Fenty jest to, że tu mamy gąbeczkę i Natasha Denona również tu mamy gąbeczkę, tak? Tutaj jest w środku gąbeczka, a przy Rare Beauty tej gąbeczki tutaj nie mamy. Mamy po prostu kompakt i puszek sobie mamy dokupić i nie do końca mi się podoba to rozwiązanie, powiem Wam. No ale to są pierwsze takie wrażenia, więc jeszcze wszystko przed nami, jeszcze nic straconego. Biorę sobie teraz pędzelek, którym też dosyć często nakładam właśnie tego typu produkty. I ten właśnie z Rare Beauty, on się aż tak bardzo nie sypie. Zobaczcie, że ja go tak dosyć sobie, może nie, że agresywnie, ale dźgam jednak. I on się za bardzo tutaj nie podnosi. Troszkę na pędzlu jest, więc ja go troszkę tutaj na czole podokładam i jeszcze raz przejadę tu w tym obszarze. O. I przejdźmy teraz w takim razie do obszaru na boku, do różu z Huda Beauty. O podkładzie czytałam Wam we wstępie, ale nie chciałam czytać o wszystkich produktach, bo byłoby to po prostu już trochę za dużo. Więc teraz przeczytam Wam, co Huda nam obiecuje, jeśli chodzi o ten róż. Róż kosztuje 129 zł. Jest dostępny w 5 odcieniach. Ja go mam w kolorze Cotton Candy, czyli tym najjaśniejszym, ale wydaje mi się, że dla mojej karnacji będzie całkiem ok. I jest to odrobina koloru z filtrowanym wykończeniem Blush Filter. To lekki róż w płynie z pigmentami do stopniowania i drobnymi mikroperłami zapewniającymi rozproszony i intensywny blask. Nienaganne wykończenie bez filtra dzięki pigmentom, które harmonijnie stapiają się ze skórą. Formuła Blush Filter jest bardzo przyjemna, długotrwała i zapewnia naturalne wykończenie. Także przejdźmy do tego. Powiem Wam, że miałam go nie kupować, ale jakoś tak w którymś filmiku, chyba u Beauty Boya zobaczyłam i on powiedział, że to jest jeden z jego ulubionych róży, więc wiedziałam, mówię, no dobra, namówiłeś mnie, więc przejdźmy w takim razie do tego różu. I Huda w swoich filmach reklamowych pokazywała, żeby zrobić trzy kropeczki, mamy taki oto aplikator, więc raz, dwa, trzy. Są trzy kropeczki. Wezmę sobie taki oto pędzelek i spróbujmy to rozetrzeć. Zobaczyć, czy to jest takie właśnie bezproblemowe do rozcierania. O! I ten Cotton Candy wcale nie jest taki jasny. Te trzy kropeczki, wydaje mi się, że przy mojej karnacji chyba wystarczyłyby dwie, bo mam wrażenie, że tego jest troszkę dużo, więc postaram się tak właśnie to mocniej rozetrzeć. Mam wrażenie, że po prostu porobiły mi się jakieś takie plamki. Nie nakładam tego na żaden podkład, wiecie, nie mam wyrównanego kolorytu skóry, bo mam taką bardziej, wiecie, świeżą skórę, więc na przykład tu widzę, że przydałoby się wyrównać, więc od razu bierzemy to na tapetę i zobaczymy, na tapet w zasadzie, przepraszam, i zobaczymy, czy to pomoże. No w końcu to ma być kryjące, więc niech to kryje. No dobrze, róż tak wygląda. Nie wiem, czy nie troszkę za mocno go w tym momencie wytarłam, więc doklepię teraz to, co może na tym pędzelku zostało. Ten kolor, no jest okej do mojej karnacji, ale żeby jakoś szał robił, to powiem Wam szczerze, że nie jestem przekonana. Spróbujmy w takim razie z dwiema kropeczkami tutaj i na razie zróbmy to palcem. No zobaczcie, te dwie kropeczki. Ale pigment jest konkretny. Także oczywiście też zależy, bo można ledwo dotknąć do skóry i wtedy na tych dwóch kropeczkach będzie naprawdę mało produktu, a można dotknąć mocniej, troszkę tak jak ja to zrobiłam, i wtedy tego produktu będzie więcej. Troszkę go rozklepałam, biorę sobie mokrą gąbeczkę, bo mam tutaj przy sobie, bo nie wiedziałam, czy będzie mi potrzebna, czy nie. I trochę tą mokrą gąbeczką się wspomogę. I wydaje mi się, że teraz to dało troszkę lepszy rezultat, jeśli o to chodzi, tak, takie mam wrażenie, że troszkę lepszy rezultat, ale,
Ale jakoś chyba, nie wiem, może z moją karnacją się po prostu ten kolor za bardzo nie zgrywa. On jest ładny, jest bardzo dziewczęcy, taki delikatny. To nie będzie róż, którym sobie raczej krzywdę zrobimy. Wydaje mi się, że spokojnie go można po prostu rozetrzeć do nicości. Ale tak sobie pomyślałam, skoro już jesteśmy, mam mokrą gąbeczkę, to może weźmy ten podkład tą mokrą gąbeczką i zobaczmy, co się stanie. Jak go tak właśnie wezmę w ten sposób, na gąbeczkę i teraz dokładam właśnie tu po bokach, gdzie jeszcze nic nie mam, na brodzie, na nosie. Ale mam wrażenie, że się w ogóle nie przenosi. Tak jakby nie ma za bardzo żadnego efektu. Nie wiem. Powiem wam, że mam, że odczuwam, jakby on był aż tak bardzo zbity, że bardzo trudno go po prostu przenieść na skórę. Nie jest taki łatwy właśnie jak Natasha Denona, żeby po prostu wziąć go gąbeczką. Naprawdę, no zobaczcie, ja tym pędzlem po prostu tutaj jadę. Albo on jest taki delikatny po prostu i może ja oczekuję za dużo. Zresztą zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, jak on się utrzyma po prostu w ciągu dnia. No bo jestem przypudrowana, trochę tego różu mam, więc jakoś to wygląda, czy jakoś tam dosyć naturalnie bym rzekła. Raczej bym chciała, żeby może troszeczkę więcej tego różu było, więc zrobimy inaczej. Zrobimy, naciapiemy troszeczkę tego różu na wierzch dłoni, wezmę pędzelek, wpracuję ten róż w pędzel i teraz takimi stemplującymi ruchami troszkę go jeszcze podokładam i zobaczymy, czy to może da taki efekt właśnie ładniejszy. Wydaje mi się, że jest ok. Może nawet troszeczkę zepsułam ten efekt, ale róż myślę, że może troszkę zniknąć w ciągu dnia, także na koniec biorę duży pędzel, na którym po prostu na pewno mam jakieś resztki innych pudrów, ale tylko chodzi mi o to, żeby utrwalić ten kremowy róż. Zrobię sobie brwi, dorysuję te początki, bo teraz jak tutaj już jestem przypudrowana, to mogę. I przejdziemy, słuchajcie, do paletki Natasha Denona I Need a I Need a Rose Palette. Mini palet. Mówię już tak I Need a Rose Palette, dlatego że kupiłam tą najnowszą paletkę I Need a Warm Palette i myślałam, tak miałam trochę nadzieję, bo jak ja to nagrywam, to jest sobota i kupiłam ją wczoraj w piątek i patrzyłam, że jest w sortowni już i tak dalej i myślałam, że może będzie wydana do dodania, do wydania, do dostawy, czy tam doręczenia dzisiaj do paczkomatu, ale niestety nie. Także to będzie w kolejnym tygodniu pewnie, ta I Need a Warm Palette, więc jeżeli Was ona interesuje, to wbijajcie w przyszłym tygodniu, zasubskrybujcie, polajkujcie, dzwoneczkujcie i tak dalej. A dzisiaj właśnie zrobimy sobie makijaż tą paletką, czyli Mini Rose Palette, tylko właśnie przygotuję sobie tutaj obszar, nałożę bazę i będziemy się malować i tak, baza nałożona. I słuchajcie, pod ostatnim filmem, w którym testowałam paletkę Stars from the Stars i używałam do tego tych najnowszych pędzli maksineczki syntetycznych, część z Was pisała, że może pędzle syntetyczne wcale nie były dobrym wyborem i że może ta paletka lepiej sprawdziłaby się z pędzlami naturalnymi. I to mi poddało taki pomysł do głowy, żeby może następnym razem, kiedy będę testować paletkę, zrobić taki sam makijaż oka, ale jeden pędzlami syntetycznymi, a drugi pędzlami naturalnymi. Ja nie jestem osobą, która jest w stanie rozpoznać, jaki pędzel będzie najlepszy do danego cienia, czy tutaj się przyda bardziej syntetyczny, czy bardziej naturalny, co i jak. Po prostu nie umiem tego rozpoznać, więc może na przykład to będzie też dobre jakieś takie, wiecie, porównanie, coś takiego, coś innego. Nie wiem, czy ktoś to jeszcze inny robi. Wydaje mi się, że nie, bo chyba dziewczyny po prostu makijażystki wiedzą takie rzeczy i one nie muszą tego testować i one wiedzą, że na przykład, okej, tutaj wzięły coś na ten pędzel, nie do końca się sprawdziło, muszę wziąć jakiś inny i muszę wziąć jakiś tam, ja tego nie umiem, więc może to jest jakiś pomysł, słuchajcie, także bazę mam już nałożoną, baza to jest Profusion, to jest marka, która jest dostępna w Hebe, bardzo fajna baza, więc mam już ją nałożoną na powieki, więc przejdę teraz i nałożę sobie ten najjaśniejszy cień i nałożę go na razie po prostu jednym pędzelkiem, bo nakładam go jako taki, wiecie, gruntujący cień, więc biorę sobie pędzelek syntetyczny z tych pędzli Maxi i po prostu tylko i wyłącznie przejadę tym cieniem po bazie. I widać, że on ma lekki taki różowy podton. Jak jego
nałożyłam to, nie wiem, ja to widzę w lusterku, nie wiem, czy wy to widzicie w podglądzie, ale mam wrażenie, że widać, że właśnie jest taki lekki różowy podton, ale okej. No i teraz postaram się, mam nadzieję, że będę miała takie same pędzle, albo przynajmniej zbliżone, żeby właśnie używać różnych pędzli do tego, żeby właśnie na jednym oku, powiedzmy na tym oku tutaj będą pędzle syntetyczne, a na tym będą pędzle naturalne i zobaczymy, czy to się w ogóle uda zrobić. Także taki mam pomysł i możliwe, że jeżeli to się sprawdzi, koniecznie mi dajcie znać właśnie jak wy to widzicie, czy ten pomysł jest ok. Więc w takim razie zaczniemy może od takiego troszkę bardziej pędzla fluffy. To jest naturalny pędzel i wezmę ten odcień tutaj różowy właśnie i nałożę go lekko powyżej załamania powieki. Chcę zrobić taki bardzo naturalny makijaż dzisiaj, nie żaden jakiś pojechany, dlatego że możliwe, że wyjdę dzisiaj w ciągu dnia, więc nie chcę mieć, wiecie, jakichś takich dziwnych oczu. Zobaczymy w ogóle, myślę, wydaje mi się, że ten podkład w pudrze nie wytrwa dzisiaj, nie wytrzyma wyjścia w 30-stopniowym upale. Wrócę i jego już nie będzie. Więc nakładam, na razie nic nie dołożyłam, tylko cały czas to, co wzięłam za pierwszym razem, rozcieram powyżej załamania powieki. A tutaj wśród tych pędzelków syntetycznych, no powiedzmy, że jest taki fluffy pędzelek, to jest numer 11S, a to była chyba 30, tak, 30. Czyli to była 30 z embraszy tych naturalnych, a to jest 11S z tych syntetycznych. No i też biorę, tak jak wzięłam tamten, czyli po prostu tak, wiecie, dwa razy dotknęłam i nakładam. Wrażenie mam takie, że tym pędzlem nakłada się trochę mniej tego cienia, że muszę właśnie dołożyć, nawet tak nie myśląc o tym po prostu dołożyłam, że jednak na ten naturalny tak jakby więcej pigmentu złapał na włosie niż ten syntetyczny. Także tak robi, wiecie, takie oczy, żeby włożyć ten cień tu w załamanie, ale potem muszę trochę rozluźnić powiekę, żeby to, co się ma schować, to się schowało i wtedy, żebym delikatnie tym różowym wyszła powyżej załamania, tak jak chcę to zrobić. Tak dla pewności, żebyśmy się nie pomyliły też, to ja tutaj w rogach umieściłam, oczywiście, znaczy jeszcze nie umieściłam, ale wiecie, o co chodzi, informacje właśnie, które... po której stronie jest, który pędzel, że jakbyście gdzieś tam zgubiły, to żeby było wiadomo. Więc dobra, to mamy. Teraz na mniejszy pędzelek, tutaj niech będzie, to jest 7 z tych naturalnych. Biorę ten brązowy cień i chcę tak delikatnie przyciemnić zewnętrzny kącik, ale nie jakoś dramatycznie, tylko tak właśnie odrobinę, wyciągając go na zewnątrz. Nie jest to może jakieś takie proste, muszę troszkę dobrać jednak i chyba może zmienić pędzelek na mniejszy. Brakuje mi lusterka tutaj, bo ta paleta nie ma lusterka, więc muszę wziąć po prostu to moje powiększające. Mam nadzieję, że nie wyjdę. Niestety mój aparat, ponieważ ja wyłączam autofokus, wyłączam, żeby on się nie fokusował na mojej twarzy, bo wtedy on lekko rozmywa i chcę, żebyście dobrze widziały, ale to powoduje, że on zaczyna się skupiać na tym, co jest najbliżej obiektywu i bardzo często jest tak, że się skupia na dłoni, na pędzlu, a nie na oku i widziałam to właśnie w tym ostatnim filmie z paletką ze Stars from the Stars, że właśnie dosyć często ten fokus był na dłoni i oko wypadało właśnie z... wypadało trochę z tej ostrości, więc staram się tak to zrobić, staram się jakoś tak brać rękę, żeby właśnie nie wypadać Wam z tej ostrości. Ty, mi się podoba to nawet, jak to wyszło. To takie niespodziewane i takie nawet całkiem fajne. Troszkę tutaj chcę podokładać tego brązu. Okej. Więc teraz weźmy z tych syntetycznych podobny pędzelek. Nie mam takiego identycznego, ale myślę, że znajdziemy coś podobnego. Także biorę sobie, to jest 16S. Jest dosyć podobny, tak? Jeżeli cztery ręce by mi się przydały. Tutaj był ten naturalny, tutaj jest ten syntetyczny. No i nie jest identyczny, bo nie ma identycznych tych, jak to się nazywa, kształtów.
ale trzeba sobie radzić tym, co mamy, także spróbujmy. Mam wrażenie, że nabrało się trochę więcej na ten pędzelek, tak jakby on jest też bardziej sztywny od tamtego, no bo widać było, że też ma główkę troszkę mniejszą, ale może się uda. Może go muszę troszkę rozbić, bo ja go też myłam, żeby wszystkie pędzelki były czyściutkie i mam wrażenie, że właśnie jakoś tak jest taki strasznie sztywny. No nie wiem, mam wrażenie, że tym z kolei nie idzie tak ładnie, tak jak tutaj. No nie wiem, mam wrażenie, że jednak tamtym naturalnym troszkę to lepiej szło, ale okej, nie jest tak najgorzej, także tu dokładam i przy okazji myślę, że możemy dołożyć go tutaj na dolną powiekę. Tak delikatnie po prostu dotykam do cienia, żeby przyciemnić dolną powiekę, ale żeby to nie było jednak za ciemne i już tu nie dokładając po prostu rozcieram. Wracam do tamtego małego pędzelka i w sumie tutaj też na tą dolną powiekę. O, dodajmy to. No dobra, to nałożone, więc teraz może w takim razie przejdźmy do błysków. Chciałabym oba te błyski użyć, po prostu ten jaśniejszy użyję bardziej przy wewnętrznym kąciku, ten ciemniejszy użyję przy zewnętrznym kąciku, ale mimo wszystko chcę użyć do tego też pędzelków, bo na przykład ten pędzelek z tych syntetycznych pędzelków to jest numerek 18, świetnie nakładał błyski ze Stars from the Stars. A te pędzelki, które akurat tutaj mam dwa z tych naturalnych, to jest 29 numer, też świetnie nakładały błyski. Także myślę, że możemy spróbować nimi nałożyć i zobaczymy, jak to pójdzie. Także zaczniemy właśnie od tego nieco ciemniejszego błysku. Nakładam go jedną stroną pędzla na razie, bo na drugą stronę będę, chciała nałożyć jaśniejszy. Muszę zrobić takie ruchy, wiecie, o takie zygzaczkowate, żeby troszkę się tego cienia tutaj nałożyło. Lusterko i jedziemy. Mam nadzieję, że widzicie. Ten cień nie jest jakiś spektakularny. To nie jest turbopigment. Ale jest widoczny. Dokładam go jeszcze troszkę. Jest widoczny, więc myślę, że spoko. Daję radę. Wezmę sobie chusteczkę i mimo wszystko zdejmę nadmiar, żeby po prostu nie zostało. Zaraz odwrócę go i nałożę właśnie ten jaśniejszy, ale przejdźmy do syntetycznego pędzelka. Znowu ten sam cień. Ok. Też podobnie się tak nakłada, że trzeba go troszkę tak, wiecie, popakować na ten cień i no i czuję, że no, od razu poczułam, że mi spadło, gdzie mam jakiś pędzelek, którym mogłabym zmieść, żeby mi tutaj nic nie zostało. Od razu poczułam, że spadło i tu mam wrażenie troszkę się jakby gorzej nakłada ten cień. Może jednak tutaj byłoby lepiej albo na mokro, albo na przykład palcem. Tamten chyba troszkę lepiej złapał. Po prostu ten jest bardziej taki szorstki, więc jakoś tak więcej tego pigmentu po prostu jest w stanie złapać. Ten jest płaski, taki wiecie, śliski. Więc myślę, że to może być dlatego. Dobra, więc teraz łapiemy się za ten najjaśniejszy. Ten jasny jest bardzo ładny. Jakby on tak fajnie wyszedł na oku, byłabym bardzo zadowolona. Wydaje mi się, że jest szansa, bo tak widziałam na filmikach, ale zobaczymy. Także gdzie ja go nałożyłam? Z tej strony, ok. Och, jaki on jest piękny. Widzicie to? Mam nadzieję, że to widać. Jest cudowne i nakładam go od razu tutaj wewnętrzny kącik. Bardzo jest ładny ten cień. Odwrócę sobie, wrócę do tamtego różowego i tutaj będę je tak pakować. Jeden i drugi. Łącząc właśnie tu po środku. I teraz no to teraz syntetyczny i chyba mam wrażenie, że nie wiem, czy to tak dobrze wyjdzie jak z tamtym, ale próbujemy, słuchajcie, no zobaczymy, tak? I pakuję znowu na jedną stronę jeden kolor, na drugą stronę drugi kolor, żeby je tutaj połączyć.
Myślę, że jeszcze. Jeszcze chciałabym wrócić do jakiegoś takiego małego pędzelka. Może niech będzie, nie, ten jest za długi. No dobra, niech będzie taki. Nie wiem, czy tym się uda, bo w sumie nie jestem przekonana, ale chcę wrócić do tego różowego koloru i nałożyć go trochę też na dolną powiekę tutaj, tak na bardziej na środek. O, w ten sposób. W sumie całkiem sporo tego cienia nałożył, także to fajnie wygląda. Troszkę mi się te błyski tu osypały, ale bądźmy fair, no znacząco, ale bądźmy fair, nakładałam je na sucho, także miały prawo się osypać. Więc to jest to i tutaj kolejny też mały, nie wypodałam Wam numeru. To był 17 z tych syntetyków, a tutaj biorę też 17, tylko że z tych naturalnych, taki właśnie paluszek. I też tym paluszkiem tutaj na dolną powiekę nałożę. On jest troszkę bardziej skoncentrowany, ale myślę, że też całkiem nieźle dał sobie radę. No i trochę teraz, wiecie co, podokładam sobie. Podokładam sobie trochę brązu, który może gdzieś tutaj zaniknął, tak żeby mocniej przyciemnić ten zewnętrzny kącik. Podokładam sobie troszkę jeszcze tego różu tutaj powyżej załamania. Także troszkę tutaj jeszcze się pobawię, podokładam, powyrównuję, wytuszuję rzęsy i mamy jeszcze przed sobą jeden produkt, czyli lip tint. To też jest niby blush, ale to ma być tint do ust, który ma być trwały, więc zobaczymy. Także dajcie mi chwilę, ja to wszystko jeszcze podocieram, pokończę, pobawię się troszkę, bo to wiecie, no troszkę potrwa i przejdziemy właśnie do tego tintu od chudy. I powiem Wam, że na początku myślałam, że ktoś się pomylił, ale tu jest napisane na stronie Sephory. Nawilżający i kremowy tusz do ust. Nadaje ustom jednolity i subtelny, połyskujący kolor już po kilku pociągnięciach. Kwas hialuronowy w pudrze i wyciąg z kokosa sprawiają, że formuła jest wygodna, nawilżająca, lekka i trwała. Delikatny aplikator sprawia, że lip blush gładko się rozprowadza i ułatwia nakładanie nawet w podróży. Konsystencja z matowym efektem satynowym, który utrzymuje się cały dzień. Nie rozmazuje się, zachowuje trwałość, ma lekką, komfortową formułę, utrzymuje się cały dzień i nie wysycha. Także jestem bardzo ciekawa, ja go mam w kolorze Rosy Kiss, czyli taki różowy. Ja tego akurat lip blusha, lip tintu nie kupiłam. On był dołączony do zamówienia, jak kupowałam Kajali na Cult Beauty. Ten zestaw właśnie perfum, tam była dołączona wtedy taka miniaturka, po prostu kosmetyczka z pięcioma, czy też nawet, nie wiem, większą ilością kosmetyków. Ostatnio testowałam bazę, bazę rozświetlającą z Charlotte Tilbury i ona też właśnie była w tamtym zestawie. Także teraz sobie wypróbujemy to. Powiem Wam, że miałam ochotę to kiedyś dawno temu wypróbować, ale jakoś nigdy się na to nie zdecydowałam. Także wstrząśnięte, niezmieszane, aplikator wygląda w ten sposób. Nie wiem, może obetrę z jednej strony, bo nie wiem, czy to jest za dużo, czy to jest za mało, nie mam pojęcia. Także mam, jak widzicie, blade usta, bardzo blade usta. Zobaczymy po prostu, nie wiem, w sumie tutaj nigdzie nie było napisane, że to jest lip tint, tak? To było napisane tusz, ale wydawało mi się, że właśnie to gdzieś było, albo chociaż nie, bo jest napisane, nie, jest lip stain, tusz do ust. Także ten stain, ten właśnie, że to ma pozostać. Także zobaczymy, słuchajcie, gdzie jest więcej, tu jest więcej, więc okej, więcej na środek. Faktycznie ma taką bardzo masełkową konsystencję. Mam wrażenie, że im bardziej nim pociągam, tym bardziej różowy się staje na dole. Akurat dobrze kolor się dobrał do tej paletki z Nataszy Denony. Nic nie dokładam, tylko cały czas przyciągam tym, co mam na aplikatorze, bo chcę trochę zwiększyć intensywność tego koloru. Ale nie wiem, no mam wrażenie, że on się mimo wszystko jakoś tak niezbyt równo rozkłada, ale może to jest tylko takie moje wrażenie. Tak nie wiem, czy jestem do niego przekonana, bo zobaczcie, że on jest taki ciemnawy tutaj z boku, przy linii, tak jakby przy konturówce. Nie wiem, czy tutaj konturówka by się przydała, ale mam jakąś konturówkę różową, więc mogę nią po prostu odrobinę poprawić sobie zarys ust. Ale okej, tak wygląda ten tint. Jestem ciekawa, co on dzisiaj w ogóle przetrwa. Mamy godzinę, słuchajcie, 9:40.
Ja zaczęłam nagrywać, jakoś było, nie wiem, 8, 10 czy coś w tym stylu. Przy okazji możecie się jeszcze przyjrzeć, jak wygląda paletka, jak wyglądają. Czy jest jakaś różnica pomiędzy nałożonym makijażem zrobionym pędzlami syntetycznymi, a pędzlami naturalnymi? Czy widzicie jakąś różnicę? Bo mi się wydaje, że akurat w przypadku tej konkretnej paletki różnicy nie ma. Możliwe, że jeżeli bym użyła tego, jakby wiecie, różnych pędzli przy innej paletce, to ta różnica by była. Możliwe, słuchajcie, że Natasha Denona ma na przykład taką formulację cieni, że nie ma znaczenia, czy używamy pędzli syntetycznych, czy używamy pędzli naturalnych. Będę to jeszcze próbować i będę używać właśnie przy innych paletkach, jakie będziemy testować. Jestem ciekawa, jak ten tint się sprawdzi, bo w tej chwili w ogóle nie czuję, że mam go na ustach. Nic nie czuję. Czuję lekkie lekkie wrażenie, jak czasami nakładacie pomadkę, która ma bardzo dużo alkoholu i ten alkohol zaczyna wyparowywać. To czuję coś takiego w tej chwili na ustach, że miałabym ochotę na przykład nałożyć coś nawilżającego. Jestem bardzo przyzwyczajona do nawilżających balsamów, do nawilżającej maski, do olejku i tak dalej, więc teraz mając takie całkowicie gołe, znaczy gołe, suche usta, mam wrażenie, że czegoś mi na nich brakuje, ale nie chcę dokładać, no bo nie chcę rozpuszczać tego, co tutaj mamy, więc zobaczymy, jak się to po prostu utrzyma. Jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenia, takie pierwsze tego podkładu, czy też pudru, czy jak go tam nazwiemy, nie są pozytywne. Jestem zawiedziona kompletnie, nie wiem, albo może to jest kwestia tego, że nie umiem się nim jeszcze ogarnąć. Także dzisiaj wyszło to, co wyszło. Dzisiaj wyglądam tak, jak wyglądam. Zobaczymy, jak długo się to utrzymam. Tak jak mówię, myślę, że chcę wyjść w ciągu dnia, więc, bo na razie myślę, z 9 jest jeszcze chłodno, jak będzie 12 i będzie 30 stopni, to może stwierdzę, że nigdzie nie idę. Ale zobaczymy. Także myślę, że po prostu nic z tego nie zostanie na koniec dnia i tak w ogóle nie jestem do tego jeszcze przekonana, ale pooglądam sobie chyba trochę więcej filmów, zobaczę, jak tego inni używają, jakie mają przemyślenia. Myślę, że następnego dnia po prostu spróbujemy sobie użyć ten puder na podkład, po prostu na full podkład nałożony na całą twarz i wtedy na przykład porównamy, bo jeśli chodzi o te pozostałe produkty, czyli właśnie czy to było Fenty, czy ostatnio Natasha Denona, Natasha Denona uwielbiam. Używam cały czas, zawsze leży, jeżeli nie leży gdzieś tutaj na biurku, to jest u mnie w torebce, używam cały czas, no bo po prostu biorę, wiecie, gąbeczkę i robię poprawki i to jest idealne. Jeśli chodzi o ten puder z Rare Beauty, no to nie mogę tak zrobić, bo nie mam tutaj żadnego aplikatora do tego, tak? Także muszę jeszcze myśleć o tym, że muszę zabrać aplikator. I to już mi się kompletnie nie podoba. Oczywiście cena też jest inna, bo to kosztuje 149 zł, a Natasha Denona chyba prawie 200, o ile się nie mylę. Tak, nie jestem teraz tak z głowy, nie pamiętam. Także oczywiście jest to też troszkę co innego. Więc moje pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o Rare Beauty, nie jest pozytywne. Jest takie na zasadzie what the fuck. Ale to jest pierwsze wrażenie. Paletka podoba mi się. Ja lubię te mini piątki z Natasha Denona. Bardzo ładnie ten makijaż wygląda. Jest taki delikatny. Oczywiście można by było tutaj kombinować, próbować zrobić jakiś mocniejszy makijaż. Te brązy tutaj właśnie, wiecie, napakować trochę bardziej. Może na przykład nałożyć je na mokrą bazę. Myślę, że też wtedy to byłoby całkiem spoko, ale ogólnie bardzo mi się podoba, jest właśnie taka idealnie kolorystyczna na co dzień, szybki właśnie makijaż tymi lekkimi różami z błyskiem, super sprawa. Róż chudy, no powiem Wam, że chyba jestem rozczarowana tym różem, bo mam wrażenie, że już go nie widać, nie wiem, może to jest tylko moje wrażenie, ale mam wrażenie, że już zniknął, także myślę, że może po prostu znowu spróbuję go sobie troszkę dołożyć, wezmę może tym razem gąbeczkę. Gąbeczka jest już troszkę bardziej sucha, ale może to spowoduje, że ten róż będzie wyglądał trochę lepiej. Róż, jeśli chodzi, to chyba, no chyba nie do końca, jednak ten kremowy róż z Hourglass, mam wrażenie, że chyba z tych kremowych róży w ostatnim czasie był najlepszy. Ten jakoś tak powiem Wam, że nie wiem, ale może to jest też kwestia właśnie bardzo, bardzo jasnego koloru. No i tint to akurat zobaczymy, bo tint musi trochę poleżeć na ustach. Na razie kolor mi się podoba, fajny jest, ale zobaczymy właśnie jak się zachowa w ciągu dnia. Także odezwę się do Was za parę godzin, ale też oczywiście spróbujemy jeszcze ten podkład nałożyć, nie podkład, tylko puder, nałożyć na podkład i wtedy zobaczymy, jaki będzie efekt. Także jeszcze kawałek tego filmu przed nami.
korzystajcie z rozdziałów, a ja się odmeldowuję i widzę się z Wami, myślę, że tak, no, pod koniec dnia. Słuchajcie, jest godzina 17, także nie jest to jakiś taki pełen dzień, ale tak jak mówiłam, tak zrobiłam, czyli wychodziłam dzisiaj, wychodziłam w ten upał. Miałam ze sobą mój mały wiatraczek, no ale wiadomo, trochę w upale człowiek pochodzi, więc cała byłam upocona. Powiem Wam tak, ciężko mi powiedzieć, czy coś z tego podkładu pudru zostało, bo jednak no, musiałam się troszkę wycierać, bo człowiek się poci i to jest strasznie irytujące. Świecę się dosyć bardzo, także no tutaj jeśli o to chodzi, ale przy 30-stopniowym upale to naprawdę nie będzie absolutnie żadnego pudru, który by to wytrzymał, także tutaj trudno go oceniać. Natomiast czy on na mojej skórze został, to powiem Wam szczerze, że ciężko mi jest w ogóle to ocenić. Bo on i tak był w moim odczuciu bardzo mało widoczny. Jak już jesteśmy tak blisko, to też możecie się przyjrzeć, co zostało z tego tintu i muszę przyznać, że myślałam, że będzie gorzej. Nie zjada się jakoś ładnie, szczerze mówiąc. Widać, że jest nierówny, wymagałby poprawek, bo no widać tak, że jest trochę wyjedzone, więc zdecydowanie tutaj no albo trzeba by było coś dołożyć, może jakiś właśnie balsam koloryzujący, może Tarte, może ten Fenty, cokolwiek, bo jednak no widać, że usta są nierówne, są wyjedzone, więc trzeba by było tutaj poprawić. Natomiast kolor został. Troszkę szkoda właśnie, że ten kolor tak nierówno się zjada, trochę po prostu jak z pomadką, a nie jak z jakimś tintem, farbką, która właśnie zostaje nam na ustach. Jeśli chodzi o cienie, to też ładnie się tutaj trzymają, nie mam żadnych zastrzeżeń, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, także tu jak najbardziej ok. Natomiast jeśli chodzi o róż, no to powiem Wam, że nie wiem. Dajcie znać, czy macie ten róż może w innym kolorze. Może ja po prostu wybrałam za jasny kolor, ale z drugiej strony, to dla kogo jest ten kolor? Dla osób, które mają absolutnie białą skórę jak kartka papieru? No bo ja i tak jestem bladą osobą, a u mnie ten róż raz, że nie do końca się pokazuje, a dwa, że jednak no dosyć szybko znika. Także to jest jakiś dla mnie troszeczkę chyba bubel, szczerze mówiąc. Także tyle jeśli chodzi o podsumowanie pierwszego dnia. Jeszcze zapraszam Was na rundę drugą tego pudru, czyli użyjemy go po prostu jako pudru wykańczającego na normalny podkład i zobaczymy, jak w tej formie się sprawdzi. Jutro też jest upał, ale jutro jest jedyny czas, kiedy mam czas to nagrywać, także no trudno, jakoś musimy sobie w tym upale też poradzić. Natomiast na szczęście w domu jest klimatyzacja, w domu jest wentylator, także myślę, że damy radę. A nie wiem, czy akurat jutro będę gdzieś wychodzić, czy nie, chociaż jest niedziela handlowa, więc może gdzieś mnie poniesie. Zobaczymy. W każdym razie to tyle, jeśli chodzi o pierwsze wrażenia. Zapraszam Was na właśnie rundę dodatkową, jeśli chodzi właśnie o ten puder i zobaczymy, czy jako puder wykończeniowy się sprawdzi, bo jako taki puder samodzielny, to powiem Wam, że mam mieszane odczucia. Dzisiaj runda druga, będziemy używać tego pudru jako pudru wykańczającego normalnie na podkład. Postanowiłam użyć podkładu House Labs, będzie pasował nam do korektora, który gdzieś tutaj mi się wala. Jak widać, oczy mam cały czas czerwone, podrażnione. Nie mam pojęcia, znaczy mam pewne podejrzenie, dlatego że był taki jeden dzień, kiedy miałam taki make-up no make-up, czyli właśnie nie miałam żadnego podkładu, nie miałam, trochę jak wczoraj. Nałożyłam po prostu odrobinę korektora, przypudrowałam się i tyle. I moje podejrzenie jest takie, że na koniec po prostu nie zmyłam go dokładnie, bo to jest jedyne, co mi przychodzi do głowy, co mogłoby spowodować podrażnienie takie właśnie, aż takie czerwone przy oczach. Także smarowałam się maściami, kiedy nie nosiłam żadnego makijażu, teraz też odbiłam nadmiar maści w chusteczkę, żeby właśnie, wiecie, nie trzeć to po pierwsze i żeby to zostało. Także zapraszam Was poza tymi moimi króliczymi oczami. Tak wygląda moja skóra. Szybciutko, bez zbędnego gadania, nakładam właśnie ten podkład, bo ten test i tak jest już bardzo długi, bo dużo produktów testowałyśmy. Także pozwólcie, że na przyspieszeniu nałożę podkład, korektor oraz ten najnowszy róż i przejdziemy właśnie do pudrowania twarzy. No dobra, wszystko mamy nałożone, ten róż jest dalej bardzo, bardzo blady, to chyba jednak nie będzie mój ulubieniec, ale twarz jest wyrównana, korektor jest nałożony, dosyć ładnie przykrył te moje zaczerwienienia pod oczami, dobrze to wygląda,
Podkład ostatnio widziałyście w teście, ten podkład, myślę, że to było chyba jakieś ze 2 tygodnie temu już w tej chwili. Także możecie, jeżeli go nie widziałyście, to zobaczcie ten test, bo tam właśnie jest ten podkład z innymi pudrami. No i dzisiaj zobaczymy właśnie, jak się ten puder będzie spisywać. Powiem Wam tak, nie mam za dużych oczekiwań, taki wiecie, na zasadzie, że chyba to nie do końca się sprawdzi. Ale spróbujemy, zobaczymy. Także biorę pędzelek, tak dosyć porządnie nim trę, bo widzę, że on się aż tak bardzo nie podnosi. No i na razie zróbmy to tylko tutaj po jednej stronie, żeby zobaczyć, czy jest jakaś różnica. Także takim płaskim pędzelkiem, tym od Maxineczki, to jest chyba, to jest zestawu do twarzy, tak, 06, bo ma numerek jeszcze taki niski, 06. Więc tym płaskim pędzelkiem, bo on jest, nie jest za mały, ale nie jest też taki, wiecie, bardzo, bardzo duży. Także jedziemy przy... Przymatujemy? Nie, to nie jest dobre słowo. Ale wiecie, o co chodzi. Zmatujemy, wykończymy trochę twarz. I teraz już biorę troszkę więcej. I o. I jeśli porównamy twarz tutaj z podkładem nieprzypudrowaną. On ładnie wygląda, tak wiecie, świetliście, ale no ja przy swojej skórze nie mogę za bardzo podkładów nieutrwalonych pudrem nosić, a tutaj jest właśnie przypudrowany. Ja już mam wrażenie, że tego różu nie widać. Nie wiem. No cóż. Może po prostu kolor jest zbyt jasny, no trudno. Także tak wygląda twarz przypudrowana, więc... Dorzućmy trochę, ała, włożyłam sobie w łosie pędzla do oka. Nie był to szczęśliwy pomysł. Makijaż skończony, mamy w tej chwili 7:56, także nie ma jeszcze godziny 8. Dzisiaj się obudziłam bardzo, bardzo wcześnie. Musiałam sobie troszeczkę tego różu dołożyć, tym razem zrobiłam to tak, że nałożyłam go właśnie na wierzch dłoni, na pędzelek, ale no ten kolor po prostu różu zdecydowanie nie jest mój. Mam wrażenie, że już się zaczynam tutaj świecić, dosłownie minęło kilka minut, a mam wrażenie, że już ten puder widzicie tutaj, w tych obszarach. Nie wiem, może wezmę w takim razie puszek i po prostu puszkiem tutaj go nałożę, o. Żeby nie było, że jakoś go za mało nałożyłam, czy że pędzlam nie powinnam, no i oczywiście jeszcze broda i tutaj przy nosie, o. Okej, okay, teraz już się trochę mniej świecę. Także zobaczymy, jak ten puder się spisze właśnie jako taki puder bardziej utrwalający. Dzisiaj ma być jakaś taka... Dzisiaj ma być ekstremalna temperatura, 32 stopnie, więc ja raczej nie planuję nigdzie wychodzić. Myślę, że raczej zostanę w domu, przy wiatraku, przy klimatyzacji. Teraz jest jeszcze chłodno, dlatego w ogóle tak wcześnie nagrywam, bo jeszcze mogę przy otwartym oknie nagrywać. Jeszcze nie ma hałasów, osiedle śpi. Także jest jeszcze na tyle chłodno, że spokojnie daję radę. Ale myślę, że w ciągu dnia po prostu no, trzeba będzie się wspomóc klimatyzacją. Muszę troszkę poogarniać, bo jednak chociaż byłam z siebie dumna, w poniedziałkowym vlogu Wam mówiłam, że w miarę utrzymuję porządek, to przez weekend... Przez weekend jednak troszeczkę mi się tutaj nabałaganiło, więc muszę to ogarnąć, żeby na cały tydzień był porządek i żeby było ładnie. Także myślę, że takie będę miała i myślę, że pranie zrobię. O, pranie zrobić się. Także takie moje plany, więc nie są jakieś spektakularne. Zobaczymy po prostu, jak ten puder będzie się zachowywał jako puder wykończeniowy. I zobaczymy, po jakim czasie się do Was odezwę, bo może po 5 godzinach będzie już wyglądał źle i wtedy już nawet nie będzie sensu tego, wiecie, ciągnąć 10 godzin, a może na przykład będzie wyglądał ok. Także zobaczymy, odezwę się do Was za jakiś czas, no i będziemy obserwować, jak się ten puder w ogóle sprawdza. Szybki check-in w świetle naturalnym, na razie nie włączałam żadnych lamp, skorzystamy po prostu z tego światła, które mamy. No i po tych 5 godzinach jest ciepło, mam otwarte okna, bo jest przyjemny wiaterek, ale ciepły wiaterek, natomiast tak jak mówiłam na początku, trochę ogarniam w domu, trochę robię różnych rzeczy, więc jestem już dosyć mocno wyświecona po tych 5 godzinach, w ogóle godzinę mamy w tej chwili 12:27, czyli prawie 5 godzin, tak? Jakoś tak przed ósmą skończyłam, także tak wygląda, jeszcze Was zbliżę, żebyście też mogły się przyjrzeć właśnie, jak to wszystko wygląda. Także nie jest to puder, który utrzyma mat, aczkolwiek póki co nie wygląda to aż tak najgorzej. Także
Zobaczymy właśnie, jak będzie na koniec dnia. No dobra, to podsumujmy sobie szybciutko dogrywkę dzisiejszą z pudrem Rare Beauty. Jak się sprawdził jako puder wykończeniowy, jako puder utrwalający dla podkładu. Przypomnę, że podkład House Labs nie jest jakimś podkładem super turbo matującym, więc on ma prawo się wyświecić. Natomiast w momencie, kiedy używałam go z pudrami na przykład Paese, na przykład Stars from the Stars, to nie wyświecał się aż tak bardzo. Muszę przyznać, że ten puder niestety sprawił, że już po tych 5 godzinach, kiedy był ten pierwszy check-in, no po prostu już potem było z górki. Czuję się masakrycznie tłusto i nawet, słuchajcie, nie mija nawet pełne 10 godzin. Jest w tej chwili 17:35, także w zasadzie brakuje jakieś pół godziny, żeby było pełne 10 godzin. Myślałam nawet, że skoro tak wcześnie zaczęłam, to, że nawet i 12 godzin sobie posiedzę z tym podkładem, ale powiem Wam, że po prostu ja czuję, że on mi zaraz spłynie z twarzy. Nie dość, że jest ciepło. Ja oczywiście wspomagam się tutaj klimatyzacją i wentylatorem, bo nie da się wysiedzieć jednak w takich upałach, ale mimo wszystko jest bardzo ciepło, podkład jest jakby naruszony przez sebum i ja cały czas nawet jak dotykam, włosy poprawiam, to też czuję, że ścieram po prostu ten podkład. Zresztą też możecie zobaczyć, że właśnie jak on wygląda. I oczywiście tutaj nie o podkładzie mowa, tylko o pudrze i bardziej chodzi o to, że ten puder... W zasadzie powiem Wam, że nie wiem, czy ma być. To nie wygląda tak najgorzej, dlatego że ten podkład z House Labs, który mam, jest całkiem spoko podkładem i on nawet jak jest właśnie wyświecony, to i tak wygląda całkiem okej. Ja jestem już dosyć mocno wyświecona. Jeżeli teraz wzięłabym chusteczkę i właśnie odbiła nadmiar sebum, tutaj zróbmy to tylko i wyłącznie na połowie twarzy, to możecie zobaczyć, no trochę tego jednak zeszło, wiadomo, miks podkładu z pudrem, to możecie zobaczyć, że podkład dalej wygląda całkiem spoko. Można by się przypudrować i po prostu iść dalej w świat. Tutaj, gdzie nie jest zdjęty nadmiar sebum, no jest on wyświecony. Jest też bardzo tłusty, że jak ja po prostu zrobię tak ręką, to wiecie, wszystko schodzi i czuję, że mi to się zaraz tutaj rozwarstwi i zejdzie. Także to jest niesamowicie przyjemne uczucie móc odbić nadmiar sebum, kiedy właśnie czujecie od prawie 5 godzin, jak Wam ta twarz spływa. Także też, wiecie, nie wygląda to najlepiej. Więc jeśli chodzi, słuchajcie, o moje wrażenia z tych wszystkich produktów, które próbowałyśmy. Skoro dzisiaj mamy dogrywkę, to powiedzmy sobie o tym pudrze z Rare Beauty i powiem Wam, że trochę mam kłopot jednak z tym pudrem, dlatego że jeżeli to ma być puder, który mam poprawiać w ciągu dnia, to muszę mieć możliwość tutaj jakiegoś aplikatora, a tu no nie ma możliwości, nie wiem, może mogłabym włożyć puszek Vibo, ale nie mogę, bo nie zamknę tego opakowania, także troszkę jest to dla mnie dziwne rozwiązanie, nieporęczne, nielogiczne, niepraktyczne. I chyba nie będę po ten produkt sięgać, nawet zastanawiam się, czy nie puszczę go dalej w świat, bo po prostu ja nie widzę dla niego sensownego zastosowania. Jako puder utrwalający średnio się sprawdził, przy dobrym podkładzie 5 godzin to jest maks, także no tutaj nie bardzo. Jako sam puder taki, wiecie, po prostu do przypudrowania twarzy, też nie do końca zdaje egzamin, też się wyświeca, też znika i moim zdaniem po prostu, nie wiem, coś tutaj, nie, może ja nie rozumiem za bardzo idei, jaki przyświecał tutaj z tym pudrem, ale... Ta idea, która jest w tym, nie trafia do mnie. Jeśli chodzi o róż Huda Beauty, no to powiem Wam tak. Ja bo już troszkę zaczęłam montować ten materiał i widzę, że ten róż widać, ale z drugiej strony wydaje mi się, że on jest jednak trochę za mało widoczny. Jak na róż za ponad stówkę, chciałabym, żeby może jednak ten kolor był troszkę ciemniejszy, ale z drugiej strony może komuś ten kolor będzie odpowiadał i może ktoś bardziej będzie lubił aż tak subtelny kolor, aż tak subtelny właśnie róż, wybaczcie, gorąco, więc może komuś to będzie odpowiadało. Dla mnie chyba to jest jednak trochę zbyt subtelne i wolę, tak jak na przykład ten róż z Hourglass, który kupiłam właśnie w kolorze Sin bodajże, o ile się nie mylę, to był właśnie taki róż, gdzie mogę stopniować, mogę zrobić bardzo delikatne krycie, ale mogę zrobić troszeczkę mocniejszy i wtedy więcej tego pigmentu jest, ten róż jest taki, nie jest taki właśnie cotton candy jak ten, więc wydaje mi się, że po prostu produkt może jest i fajny, ale kolor niestety no troszkę za jasny. Jeśli chodzi o ten tint,
Powiem Wam, że nie wiem, czy go będę używać. Jestem teraz w fazie właśnie tego błyszczyka z Fenty Beauty. Jestem w fazie po prostu tego, że mam nawilżone usta, a ten tint powoduje, że usta są wysuszone, wyglądają jak skwarki, bardzo sucho, on się też nierówno zjada i tak trzeba go poprawić potem w ciągu dnia po zwykłym jedzeniu, piciu i tak dalej. Także nie do końca powiem Wam, że przekonałam się do tego produktu. No i na koniec bardzo fajna paletka Natasha Denona Mini Rose Palette. Bardzo mi się ona podoba. Naprawdę makijaże myślę, że tym będą wychodzić super, można używać bez problemu, wiecie, dosłownie dwóch kolorów, nawet po prostu te dwa połączyć, czy ten i ten połączyć, czy nawet po prostu zrobić sobie ten brązowy taki bardziej makijaż, więc to jest jedna z tych paletek, która się Nataszy udała, bo z reguły ja miałam tak, że gdzieś jakiś jeden cień wśród tych pięciu, zaledwie pięciu cieni, ale gdzieś zawsze był ten jeden cień, który mi nie do końca pasował, a tu w przypadku tej paletki cała jest moim zdaniem idealna, jest świetna, bardzo mi się ona podoba, także z wielką chęcią będę z niej korzystać. Pamiętajcie, że w przyszłym tygodniu, tak myślę, że chyba w przyszłym tygodniu pojawi się właśnie makijaż paletką I Need a Warm Palette, to jest najnowsza paletka Nataszy Denony. Widziałam już troszkę filmów z tą paletką, bo w Stanach Zjednoczonych dziewczyny już miały, więc ja tam podglądałam sobie trochę i swatche, i porównania, i wrażenia i tak dalej, także w przyszłym tygodniu myślę, że zrobimy chyba po prostu taki dedykowany film, bo nie mam żadnych innych nowych za bardzo produktów do wypróbowania, chyba że w międzyczasie coś mi wpadnie do głowy, bo pisałyście na przykład o nowym tincie z Sephora Collection, więc może na przykład to. Widziałam też, że jest jakiś nowy, chyba w Stanach na pewno jest, nie wiem czy u nas już, nowy podkład od Huda Beauty, więc może to. Zobaczymy po prostu, co się uda. No i dajcie mi znać, jak Wam się podoba ten pomysł, żeby właśnie jedno oko robić pędzlami syntetycznymi, a drugie oko pędzlami naturalnymi. Czy to jest dla Was w ogóle pomocne, czy to ma sens, czy w ogóle nie ma sensu, bo może po prostu, nie wiem, jest to przerost formy nad treścią i może niepotrzebnie już tak za bardzo się rozdrabniam, a może na przykład jest to zajebisty pomysł i uważacie, że warto tak robić. Także dajcie znać, ja spróbuję jeszcze parę razy tak to poużywać, żeby też zobaczyć właśnie niekoniecznie tylko i wyłącznie z paletką Nataszy Denony, chociaż akurat teraz tak się zdarzyło, że tu była paletka Nataszy Denony i za chwilę będzie kolejna Natasza Denona, ale ogólnie też z innymi paletkami pewnie jakoś tam w przyszłości. Także słuchajcie, tyle ode mnie, jest gorąco, bo wyłączyłam wiatrak, żeby nie dmuchało nam tutaj w mikrofon, więc ja się odmeldowuję. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, bardzo długi test wyszedł, ale no powiem Wam, że po tym pierwszym dniu, kiedy ten produkt tak strasznie mnie rozczarował, nie mogłam sobie podarować, żeby wypróbować go jednak w inny sposób, bo miałam nadzieję, że może po prostu ja coś, wiecie, coś mi nie wyszło, że coś może jest nie tak, ale jednak po tym drugim razie, no nadal. Nie, to jest po prostu, jak dla mnie to jest bubel. Mi się to po prostu totalnie nie sprawdziło. Także tyle ode mnie. Linki znajdziecie w opisie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka do góry, zasubskrybujecie mój kanał. Czekam na Wasze komentarze, bo może macie któryś z tych produktów. Głównie chodzi mi chyba o ten Rare Beauty. I może on u Was się lepiej sprawdza. Może podrzucicie mi jakieś wskazówki, jak tego używać, żebym właśnie nie czuła, nie miała takiego poczucia zmarnowanych pieniędzy. I może jeszcze da się odratować jakoś ten produkt. Więc koniecznie dajcie mi znać właśnie, jakie są Wasze wskazówki, czy Wy używałyście, jak on się u Was sprawdza. No i to tyle ode mnie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, chłodno, jak Wam dobrze. Ja potrzebuję odrobiny chłodu, ale wiem, że nadchodzi, bo wiadomo, sierpień się kończy, zaraz jesień, pumpkin spice latte wjeżdża, wiecie, na pełnej, do tych już widziałam zapowiedzi, także zaraz będzie nam po prostu chłodno, zaraz będzie jesień, więc cieszmy się chyba trochę jednak tymi ciepłymi dniami. Także tyle ode mnie, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się i do następnego filmu. Na razie, pa, pa!